Tradycyjnie już Salwa Armatnia otworzyła 11. Cieszyńską Noc Muzeów. Wydarzenie to od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W zeszłym roku tylko Muzeum Śląska Cieszyńskiego odwiedziło ponad 3000 osób. W tym roku mamy 24 instytucje czy stowarzyszenia, bo to różnie bywa. Zaczynaliśmy od 12. Myślę, że ci ludzie, którzy przychodzą, a wiem, że im się podoba, to oni potem przekazują to innym i dzięki temu mamy lepszą frekwencję i jakoś tak to wszystko razem, mówiąc brzydko, się kręci. Muzeum Śląska Cieszyńskiego przygotowało się do tego wydarzenia wspólnie ze studentami cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Dlatego też na terenie muzeum i w Parku Pokoju nie zabrakło atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych. Malowanie twarzy, jest hokej na trawie, jest teatrzyk cieni, jakieś inne jeszcze tam zajęcia. Na ekspozycji też pokazujemy rzeczy, które normalnie nie są pokazywane. Otwieramy na przykład biurko, które w sposób taki dość atrakcyjny się otwiera i jest pewną atrakcją. Z kamerą odwiedziliśmy tylko nieliczne instytucje, które wzięły udział w Nocy Muzeów. Zajrzeliśmy m.in. do chówca ziemi cieszyńskiej. Co roku otwieramy Izbę Tradycji, w której znajdują się największe, najcenniejsze pamiątki z w zasadzie 100-letniego okresu naszej działalności. Za każdym razem staramy się troszeczkę tą wystawę urozmaicać. W związku z tym, że w tym roku jest to wyjątkowy rok. Nie dość, że to jest 100-lecie odzyskania niepodległości, to jeszcze obchodzimy 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego i jakby staraliśmy się w ten sposób uczcić i trochę zaakcentować podczas tej Nocy Muzeów to nasze święto, to 100-lecie. Staraliśmy się taki harcerski klimat tutaj zbudować, w ogródku właśnie stoją i namioty, i jest ognisko, i harcerze z gitarą, i można sobie coś też dobrego przyrządzić z takiej właśnie obozowej kuchni, więc no dzieje się dużo. Kolejnym miejscem, w którym się zatrzymaliśmy, był klasztor sióstr Boromeuszek. Historię sióstr opowiedziała siostra Fabiana. Tej nocy można było również zerknąć do muzeum, które znajduje się w murach klasztoru. Spacerując ulicami Cieszyna, w Noc Muzeów nie sposób nie odwiedzić również Książnicy Cieszyńskiej. W tym roku oprócz ciekawych wystaw gościem specjalnym był Józef Piłsudski, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. W rolę marszałka wcielił się Bogdan Kokotek. O oprawę muzyczną wieczoru w Książnicy zadbał chór wyższobramski. Kolejnym punktem naszego spaceru było Wzgórze Zamkowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się inscenizacja intronizacji księcia Przemysława I Noszaka, przygotowana w 660. rocznicę wydarzenia. Za scenariusz i reżyserię był odpowiedzialny Bogusław Słupczyński. Cieszyńska Noc Muzeów odważyła nas na więcej, czyli na przypomnienie historii w postaci prawdziwych, żywych obrazów. Pani w jaką rolę się wcieliła? Och, Eufemia, księżna mazowiecka, matka Przemysława zwanego Noszakiem. Wieczór zakończyliśmy spektaklem ulicznym Silence, cisza w Troi, który został wystawiony na cieszyńskim rynku w ramach trwającego w Cieszynie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.